Kolumbia to kraj w Ameryce Południowej, który uchodzi za niebezpieczny, a duży problem stanowi tam bieda. Przeszło 1/3 mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. Z drugiej strony, Kolumbia powszechnie kojarzy się z narkotykami, a konkretniej z produkcją i przemytem wycenianej na miliony dolarów kokainy. Kolumbijskie kartele poszły na tyle daleko, że budują do tego celu własne, amatorskie łodzie podwodne, warte nawet 3 miliony dolarów, które w razie wpadki tak po prostu zatapiają. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Na gorąco informujemy o nich i dyskutujemy na naszym Discordzie oraz Instagramie i TikToku Kryminalne Opowieści, do których linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Kolumbia położona jest w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Mieszka tam według danych na rok 2021 przeszło 51,5 miliona ludzi. Jak wspomnieliśmy we wstępie, ponad 1/3 z nich żyje poniżej granicy ubóstwa. W stolicy kraju, Bogocie, do niebezpiecznej dzielnicy Santa Fe, policja praktycznie nie ma wstępu. Na każdym kroku można się tam za to natknąć na narkotykowych dealerów, którzy często sami są też uzależnieni, czy prostytutki, także nieletnie. Duża część z nich to imigranci i imigrantki z Wenezueli. W Santa Fe zabójstwa stanowią raczej regułę niż wyjątek. Z drugiej strony, Bogota ma swoje finansowe i biznesowe centrum, gdzie nie brakuje ludzi bogatych. To pokazuje tylko, że Kolumbia, kraj, w którym płaci się duże podatki, a niewiele otrzymuje się w zamian, stale pogłębia tylko i tak już ogromne nierówności społeczne. W kwietniu 2021 roku wdrażana przez władze reforma podatkowa doprowadziła do masowych protestów i starć z wojskiem oraz policją. Zginęło w nich co najmniej kilkadziesiąt osób, a kilkaset zostało rannych. Do kolejnych, zbrojnych strajków niespełna rok później nawoływała Kolumbijska Armia Wyzwolenia Narodowego. W innych miastach sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Buenaventura, co z języka hiszpańskiego oznacza powodzenie, to największy kolumbijski port nad Oceanem Spokojnym. Z tego względu, a także przez zlokalizowane tam lotnisko, miasto stanowi ważny ośrodek przemysłowy, komunikacyjny i handlowy. Choć znów nie brakuje tam biedy. Wielu zwyczajnych rybaków zarabia nie więcej niż 5 dolarów na dzień. Buenaventurę otaczają lasy deszczowe, będące częścią Parku Narodowego. Nie ma tam zbyt wielu dróg lądowych, za to pośrodku swoistej dżungli znajdują się stworzone przez naturę esteros, kręte i wąskie arterie wodne. Takie okoliczności przyrody wykorzystują kartele narkotykowe, organizując w gęstym lesie niewidoczne z lotu ptaka porty przemytnicze i laboratoria kokainowe. Tam powstają też łodzie, którymi transportuje się dalej gotową kokainę. O ile dawniej przemyt prosto z Kolumbii docierał aż do Stanów Zjednoczonych, głównie do Kalifornii czy na Florydę, o tyle dziś środki odurzające trafiają częściej do Meksyku, a tamtejsze organizacje przestępcze rozprowadzają je dalej, w tym do Stanów Zjednoczonych. W latach 90. przemytnicy wpadli na pomysł, by na potrzeby transportu kokainy drogą wodną przerobić zwykłe łodzie rybackie, kształtem przypominający cygara, na superszybkie jednostki pływające. Udało się to zrobić, instalując na pokładzie 4 silniki V8. To rozwiązanie miało jednak istotne minusy. Po pierwsze, tradycyjna otwarta łódź rybacka, nawet z mocnymi silnikami, nie radziła sobie ze złymi warunkami pogodowymi. W taki sposób zatonęła blisko połowa prowizorycznych przemytniczych motorówek, oczywiście z drogim ładunkiem. Po drugie, służby zyskały profesjonalne, szybsze łodzie, którymi bez większych problemów doganiały na wodzie przemytników. Wtedy pojawił się projekt kolejnej amatorskiej przeróbki tej samej zwyczajnej łodzi rybackiej na łódź podwodną. W praktyce była to łódź półzanurzalna, której górna część, w tym rury do chłodzenia, wentylacji oraz wydech, pozostawały na powierzchni. Tylko przy wyłączonych silnikach jednostka mogła zejść nawet na 9 metrów pod wodę, aby uniknąć wykrycia. Łódź zabudowywano po bokach, co zwiększało zanurzenie. Zaś na specjalnej drewnianej ramie konstruowano pokład. Na rufie umieszczano komorę silnika z jednym lub dwoma motorami wysokoprężnymi marki Cummins bądź Yamaha o mocy 250 koni mechanicznych i więcej.
Z zewnątrz dość prowizorycznie całość pokrywano warstwą włókna szklanego i malowano na kolor szary lub niebieski, co zmniejszało wykrywalność jednostki na większych odległościach na poziomie wody czy za pomocą sonarów lub radarów. Łódź taka miała małą sterówkę z niewielkim oknem. Jednostka liczyła od kilkunastu do nawet 20 metrów długości i 2,5 metra szerokości, przy czym 2/3 całej pojemności stanowiła przestrzeń ładunkowa, wzdłuż kadłuba i pod podłogą, co w praktyce przekładało się na możliwość jednorazowego przemycenia od 5 do 12 ton kokainy wartej setki milionów dolarów. Zasięg takiej łodzi wynosił do 3000 km przy prędkości od 18 do 20 km na godzinę. Rejs trwał zwykle od tygodnia do kilkunastu dni. Trzeba przy tym wspomnieć, że łodzie niemal zawsze projektowano indywidualnie pod konkretną akcję przemytniczą. Znane są egzemplarze, w których dla załogi nie przewidziano miejsc do spania, kuchni, a nawet toalety. Dla załatwienia potrzeb trzeba było wyjść na dach. Na podłodze nie dało się położyć z wyprostowanymi nogami. Wszystko po to, by zmieścić na łodzi jak najwięcej narkotyków. Budowano też jednostki lepiej wyposażone, które posiadały już wszelkie wygody dla załogi, w tym klimatyzację, a także nadajniki radiowe, telefony satelitarne, nawigację GPS czy monitoring. Trzeba jednak pamiętać, że to wciąż amatorskie łodzie podwodne, w których wiele elementów zaadaptowano z rurek z tworzywa PCV, a w celu opróżnienia zbiorników balastowych odkręca się zwykłe krany, takie jakie każdy z nas ma w kuchni czy łazience. Niejednokrotnie łodzie przeciekały, a to wymagało dodatkowych postojów i wypompowywania wody. Co ciekawe, koszt budowy takiej amatorskiej łodzi podwodnej, zależnie od wielkości i wyposażenia, to od 1 do 3 milionów dolarów, a prace konstrukcyjne zajmują około 3 miesięcy. Wszystko dlatego, że wcale niełatwo znaleźć odpowiednie komponenty. Te z nich, których nie da się zastąpić prowizorycznym rozwiązaniem, np. osprzęt nawigacyjny, fikcyjne firmy zamawiają w dużych ilościach od producentów. Wtedy trzeba zorganizować nierzucający się w oczy transport do dżungli, a to wymaga sporo czasu i pieniędzy. Pomimo tego nie zawsze udaje się uniknąć zainteresowania służb. Analizując łańcuch dostaw oraz powiązania między osobami i firmami, amerykańskie i kolumbijskie służby zatrzymały w listopadzie 2008 roku we wspomnianym już portowym mieście Buenaventura niejakiego Enrique Portocarrero, w młodości pracownika stoczni, potem oficjalnie poławiacza krewetek, znanego w środowisku jako kapitan Nemo. To wynalazca, który miał opracować i skonstruować na potrzeby przemytników 20 amatorskich łodzi podwodnych. Podczas działań w kole jego samochodu ujawniono 200 tysięcy dolarów w gotówce. Wcześniej Portocarrero był na krótko zatrzymany w 2003 roku za posiadanie środków odurzających. Wracając do samej łodzi. Załoga to zazwyczaj 4 osoby. Kapitan posiada odpowiednie umiejętności i praktycznie jako jedyny zna kierunek rejsu. A do tego ma kontakt ze zleceniodawcą i odbiorcą ładunku. Pomocnik wspiera go w sterowaniu łodzią. Mechanik czuwa nad działaniem silnika oraz wszystkich systemów, a strażnik pilnuje ładunku. Gdy przemytnicy dotrą do celu, zatrzymują się w pewnej odległości od brzegu, gdzie narkotyki przeładowuje się na motorówki lub kutry rybackie, a niekiedy na większy statek, który przeszedł już w porcie odprawę celną. Samą łódź podwodną zatapia się odkręcając zawór, by nie zostawić śladów przemytu. Zdarzają się jednak jednostki, które odbyły po 3-4 udane rejsy. Inny przypadek, kiedy załoga stara się zatopić łódź, to nalot służb. Przemytnicy mają na wyposażeniu kamizelki ratunkowe i sygnalizatory świetlne, aby wyjść z tej sytuacji bez szwanku. Jednocześnie służby nie mają dowodów na to, czym płynęli i co przewozili rozbitkowie, bo łódź z ładunkiem trafia na dno. Nie zawsze. W 2007 roku świat obiegła informacja o ujęciu załogi przemytniczej i przejęciu dużych ilości kokainy w plastikowych workach. Narkotyki wypłynęły przez właz łodzi podwodnej dokładnie w tym miejscu, w którym ta została zatopiona. Samej łodzi służbom jednak nie udało się zabezpieczyć. We wrześniu 2008 roku amerykańska Straż Przybrzeżna, około 560 km od Gwatemali, przejęła narkotykową łódź podwodną wykrytą przez samolot US Navy w ramach działającej od lat grupy zadaniowej Panama Express, przeciwdziałającej przemytowi środków odurzających.
Na łodzi zabezpieczono 7 ton kokainy. Zatrzymano też załogę. Podczas akcji służb mechanik pokładowy próbował odkręcić zawór i zatopić jednostkę. To tylko ułamek zarówno skali przemytu, jak i działań wymierzonych w przemytników. Szacuje się, że tylko w 2008 roku aż 1/3 kokainy trafiła do Stanów Zjednoczonych właśnie na pokładach łodzi podwodnych. Z drugiej strony łącznie służby zabezpieczyły już setki takich jednostek należących do przemytników. Pierwsza z nich wpadła w 1993 roku. W kolumbijskiej bazie marynarki wojennej Malaga powstało nawet muzeum, gdzie można obejrzeć poszczególne egzemplarze prowizorycznych jednostek zbudowanych przez kartele narkotykowe. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.